Witajcie, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać sobie o starym kutrze i Rado. Słuchajcie, dzisiaj wleciało na kanał Rado Brazylia film z Glasgow, gdzie opowiada tak, słuchajcie, tak naprawdę co zdarzyło się w sądzie. Słuchajcie, że cała nagonka, która miała, słuchajcie, miała do czynienia 9 miesięcy temu, praktycznie 9 miesięcy, że to Rado próbował zabić Sylwię z przedłużeniem ręki, słuchajcie, kutasa w ręce trzymał i chciał po prostu, słuchajcie, zabić Sylwię. Słuchajcie, powiem wam tak, co jeszcze nie zrobi stary Kutwa i jego, słuchajcie, wnuczka, żeby po prostu zaistnieć. Wiem, ja wam coś powiem, nie będę nikogo bronił. W tym wypadku po prostu, słuchajcie, stanę za Radą. Dlatego, że słuchajcie, stary dziad posuwa się naprawdę do wielu rzeczy, żeby tylko zdyskredytować osobę. Słuchajcie, my mówimy nie tylko o Rado, bo tych słuchajcie, tych aktorów, jak to okraść, było naprawdę mnóstwo, masę i tak naprawdę, czy jesteśmy do tego przygotowani? Tak, moi drodzy, jesteśmy do tego przygotowani, że co chwilę on nagrywa z jednym, później narzeka, że już koniec, że już to, że zrywa z nimi nagrania. Słuchajcie, mieliśmy do czynienia z wieloma aktorami, których Jacek K. pogrążył stary dziad, stara pierdolona kutwa, bo niestety inaczej, słuchajcie, o tym starym pierdzielu nie można się, słuchajcie, wypowiedzieć. Powiem wam tak, w tym momencie stanę za Rado, dlatego że ma dużo prawdy i mówi, z tego co wiem, tak jak mówię, ma śliczną córkę, nawet ostatnio mi zdjęcie dziecka wysłał, gdzie stwierdziłem dziecko podobne do Aliny. Niestety, Rado, taka prawda, ale śliczna córeczka, mam nadzieję, że rośnie jak na drożdżach i jest po prostu wszystko sikalafą, są, keparasą i w ogóle i w szczególe. Słuchajcie, pytanie jest takie, kto ogląda kanał Jak to okraść? Słuchajcie, kanały Jak to okraść oglądają zwyrodnialcy, wykolejeńcy, osoby, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z YouTube'em i siedzą na 500+ w domu i tylko pierdolą te komentarze, jaki to Jacek jest dobry, skromny i w ogóle, słuchajcie, a więc sprawa zaczęła się jakieś 9 miesięcy temu, że piękna, jak to się mówi, prostatutka, Sylwia, czyli kuzynka Aliny, partnerki Rado, słuchajcie, podobno została zaatakowana przez Rado, próbowano ją po prostu zabić, ona do mnie wydzwaniała, ja ją zablokowałem, bo chciała, żebym ja opublikował, że Rado próbował ją po prostu zabić, ale jak to się mówi, poszła do starego kutra i do wnuczki i im po prostu gitarę zawracała. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że to śmieszne, że do takich sytuacji, słuchajcie, dochodzi, że takiej wykolejonej kobiety się słucha. Słuchajcie, tak, moi drodzy, to jest ćpunka, to jest kobieta lekkich obyczajów, gdzie całe Glasgow pukało sobie jak tylko chciało, czy to za wino, czy to za darmo, bo się nie miało gdzie poziać, szło do niej z winem i po prostu wkładało w co chciało, zależy w co wejdzie i było miło i ona się po prostu, słuchajcie, cieszyła. Niestety, moi drodzy, tak serdecznie wygląda i słuchajcie, ona miała ze mną kontakt, wysyłała, jak to Jace śledziła, jak to Jace, słuchajcie, była na lotnisku, gdy Jaca wyjeżdżał z Glasgow, ona go żegnała, słuchajcie, sprawa naprawdę śmieszna. Ja tak naprawdę stwierdziłem na początku, że ta kobieta naprawdę nie ma nic rzetelnego do dodania, tylko tak naprawdę ma zjebany mózg. I słuchajcie, dzisiaj o 13 odbyła się sprawa w Glasgow, w sądzie, słuchajcie, gdzie Jaca miał dosłać papiery i raczej nic nie dosłał. Te wszystkie, słuchajcie, zarzuty, te wszystkie zostały oddalone i to wszystko, słuchajcie, co pierdolił Jaca, to jest farmazon. Niestety, moi drodzy, tak jest. Ten wasz guru z Jak to ogarnąć, jak to okraść, jest po prostu pierdolonym, słuchajcie, farmazonem. I wiadomo, słuchajcie, że siedzi przy tej wnuczce, tylko nie wiecie jednego, że właśnie za inne czynności seksualne
na własnych córkach został wyrzucony z własnego domu z reklamówką z Biedronku, z Biedronki i sandałów. Słuchajcie, Jacek K. oczywiście molestował własne córki, jak i moi drodzy kursantki w kursie Shark, którego był współwłaścicielem, nawet, słuchajcie, wyrzucił go własny przyjaciel, który był współwłaścicielem, także Jaca pierdoli, będzie pierdolił i myślę, że za to, słuchajcie, odpowie, że to nie będzie tak, że Jaca będzie straszył każdego pozwami, czy tego kulawego wstaje, nie wstaje, czy leży, czy się kurwa czołga, chuj z nim, ale słuchajcie, Jaca po prostu wszystkich straszy sądami, że miał, słuchajcie, od kiedy ja słyszę, że mnie miała pozwać olbrzymia kancelaria, że on ma, słuchajcie, najlepszych prawników w Warszawie, tak naprawdę w dupie był, gówno widział i palcem po dupie się po prostu podrapać może. Niestety, słuchajcie, na tych biednych, pustych lalach, tych starych pukwach, że tak powiem, z kanału Jak to okraść, niestety ta para nieudaczników, bo to, słuchajcie, jest para nieudaczników, się po prostu niestety dorabia. Jak ja widzę, jak te komentarze, powiem wam szczerze, nie oglądam tego, ale czasem jak wejdę, to sobie myślę, że ludzie są tak zjebani psychicznie, że takie gówno, takie podkreślam, gówno oglądają jakiegoś kurwa wykolejeńca, który jest wytatuowany, hachment, który tak naprawdę jest zwykłym śmieciem, który powinien dostać po pysku i sprowadzony by został do rynsztoka. Jak on jest wielkim grypsującym, jak się prowadza z frajerem, który oficjalnie mówi, że Jacek biega na wszystkich do prokuratury, a taki właśnie człowiek, który jest e-gitem, który mówi, że on jest gitem, który tak naprawdę, on grypsował w więzieniu, zadaje się z frajerem. Także słuchajcie, no dla mnie taki frajer, bo to jest po prostu frajer, nie ma miejsca w internecie i tylko, słuchajcie, żeruje na tych ludziach, którzy tak naprawdę są wykolejeni tak samo oglądając ten kanał, jak i komentując. Ja mam wrażenie, że w tym kanale tylko i wyłącznie, słuchajcie, kuter tonie już niestety, a ta banda tych ślepych, starych pruch, wywłok, bo niestety widzów kanału Jak to okraść można tak nazwać, że sami tak naprawdę liżą jaja Jacy i tej wnuczce. Słuchajcie, jak to jest, że osoba, która mówi, że jeszcze nigdy nie była trzeźwa, prowadzi kanał Jak to ogarnąć i go doradza ćpunom, jak iść, słuchajcie, na leczenie, choć sama nie chce się leczyć i pierdoli, że spała od rana, od dzieciństwa na ławkach, że ją tam molestowali, że kurwa, że zarabiała. Słuchajcie, to jest tak samo normalne, jak związek Jacka K. z tą wnuczką. Wyobraźcie sobie, że wasza córka spotyka się z starym zgredem. Ja, słuchajcie, on ma tyle szczęścia, że Livi rodzice nie żyją, bo myślę, że normalny ojciec, gdyby taka stara, takiego starego wykolejeńca przyprowadziła dziewczyna taka młoda do domu, dawno by dostał po pysku bez względu na to, co by się działo między nimi. No słuchajcie, nie możemy pozwolić na to, że stary dziad, bo to jest stary dziad, słuchajcie, na którym córki się jego wstydzą, które córki molestował. Tak, moi drodzy, Jacek K. molestował własne córki. Możecie, słuchajcie, sobie spojrzeć, jeżeli macie dostęp do syna Jacka K., do pierwszej żony, to ona wam oficjalnie powie, że Jacek K. jest starym zboczeńcem, starym pedofilem, który tak naprawdę buja się między prawem do lewa, do prawa i tak naprawdę zarabia na niewinności, na naiwności ludzi w internecie. Moi drodzy, taka niestety prawda. Jeżeli prześledzicie sobie karierę Jacka K., to tak naprawdę on wszędzie był, w dupie był, gówno widział i palcem się po prostu podcierał. Niestety, moi drodzy, tego co opowiada Jacek K., w większości nie można zweryfikować. To jest jedno tylko i wyłącznie słodkie pierdolenie o Chopinie. Gdzie on to był, ile nie zarabiał, ile nie miał zawodów, tak naprawdę jest starym pierdolonym w dupę pedofilem i niestety taka prawda. Słuchajcie, dochodzimy do konsensusu, że kanał, który prowadzi, nie ma
najmniejszego tak naprawdę oglądania. Tam oglądalność wieku, słuchajcie, tam są oglądalność wieku 60 lat, oglądają 60-latkowie, a wyświetlenia, gdyby nie pokazał Hachmenta, tego nieudacznika następnego życiowa, raptem by była, słuchajcie, 3000, 1000, także słuchajcie, wszystkie gwiazdy, które były w JTO, to są, słuchajcie, niedobre, bo ten mnie oszukał, ten mnie, słuchajcie, to, ten mnie to, także Jacek tak naprawdę widzimy, że od początku chciał zrobić coś takiego, że przejąć na własność tych bezdomnych, czy tego z Berlina, czy teraz Hachmenta, tak naprawdę Jacek przypisuje sobie własność, a ten Hachment tak naprawdę, gdyby miał normalny umysł, gdyby miał gitem, to z frajerem przede wszystkim by się nie zadawał, bo on jest po prostu wielkim cwaniakiem, czyli zwykłym cfelem więziennym, który został ruchany w więzieniu. Niestety, moi drodzy, tatuaże niestety nie przyćmą tego, czym jest i kim jest Hachment. Jest zwykłym cfelem w więziennym i chuj mu po prostu tam, gdzie światło nie dochodzi. Także, moi drodzy, tak to, moi drodzy, wygląda. I czy Jacek K. odpowie za pomówienia Rada? Ja myślę, słuchajcie, żeby Rado go normalnie podał do sądu o pomówienia. W jego kraju istnieje coś takiego o pomówienia i po prostu, słuchajcie, na zadośćuczynienie. Bo ja co tak naprawdę pierdoli bzdury, słuchajcie, i nic więcej. Słuchajcie, każdy, który działał przeciwko JTO, słuchajcie, został pomawiany przez Jacka K. Tak naprawdę kto został skazany? Nikt, moi drodzy, nikt nie został pozwany. Moi drodzy, nikt. Wszystkie wnioski, które, słuchajcie, kierował Jacek K., zostały tak naprawdę przez prokuraturę umorzone. I nie ma, słuchajcie, co się bać, że on tam stwierdzi, że tu zarzuty prokuratorskie Jaca. Pokaż przynajmniej jedną osobę, na kto zarzuty prokuratorskie otrzymał. Przez swą działalność około 3-letnią przynajmniej jednej osobie jesteś w stanie pokazać jedną osobę, którą skazałeś? Co, Werasia? Która się tam od wyroku, kto został skazany? Pierdolisz, stary kutrze, jesteś starym kutrem, starym zgrzybiałym kutrem, który tak naprawdę własne córki nie chcą cię znać i na ciebie patrzeć, którzy tylko splunąć nawet w twoją stronę nie chcą. Słuchajcie, nie wierzycie. Znajdźcie sobie, słuchajcie, pierwszego syna Jacka K. To wam powie, jaki jest ojciec. Także stary kutrze, ty powinieneś już iść dawno do domu seniora. Jak to jest, moi drodzy, że matka Jacka K., matka stara, musi wysyłać z ręciny pieniądze Jackowi K., bo on ją wykorzystuje, bo nie mają pieniędzy. Jak to jest? Czy widzieliście, jak wygląda na live'ach ich pokój? Czy to jest normalne? Czy to dla was, kobiety, starsze, młodsze, jest normalne, żeby taki stary dziad był z taką kobietą? I co? Ktoś powie, Marycki, ty mu zazdrości. Słuchajcie, nie zazdroszczę mu, nie zazdroszczę takiej ćpunki, która ma AIDS, HIV i co jeszcze? Słuchajcie, jak to zostało wyruchane przez pół Warszawy. Przez pół Warszawy. Na dworcu, słuchajcie, opierdalała pęto za działkę. I to jest, według was, jest w porządku. O, jacy wy jesteście śliczni, piękni i wspaniali, Jacku, normalnie, jak ty Hiwkę kochasz, normalnie jak ona ciebie. Słuchajcie, do czego to kurwa dochodzi? Do czego dochodzi, że takie pary, takie pseudocelebryty robią kanały i pierdolą, och, bo my chcemy pomóc, pokazać problem bezdomności. Nie, kurwa, nikt się nie urodził wczoraj i nie myśli, że bezdomności nie ma. Słuchajcie, to jest wstyd. Ja się tylko, słuchajcie, śmieję z tego i myślę, że Rado Brazylia, czyli Rado Bazyluk, powinien Jacka jak najszybciej, słuchajcie, podać do sądu. Także Rado, jak to się mówi, mogę pomóc, nie ma problemu, zrzucimy się na jakiegoś mecenasa, żeby w końcu, słuchajcie, Jacka K. uciszyć. Bo tak naprawdę jest to zwyrol, stary zboczeniec, stary pedofil, który tak naprawdę krzywdził własną rodzinę, który został, słuchajcie, z reklamówką. Stary zwyrolu, co ty masz? Co ty masz? Odpowiedz sobie, co ty masz. Niestety, ale tylko osrane gacie, która ci Hiwka pierze. Niestety, moi drodzy,
Taka prawda. A ludzie, którzy się łudzą, że całe życie pracował, tak, on, wiecie co on robił całe życie? Pod siebie i nic więcej. Tak naprawdę działał na krzywdzie ludzkiej i tyle. Dziękuję jeszcze raz i murem za Rado i mam nadzieję, że Rado tym razem starego dziada i zwyrola pedofila załatwi. Cześć!